Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Terespolu na tym pikniku wojskowym pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. To hasło, które jest oficjalnym hasłem tegorocznego Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia odbędą się pikniki w kilku, 16 miastach, miejscowościach w całym kraju, ale wcześniej też rozpoczęliśmy ponownie naszą kampanię społeczną Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie przystępowali do Wojska Polskiego. Przyjeżdżam do Państwa, do Terespola z Białej Podlaskiej. Przed chwilą tu razem z parlamentarzystami, z panem wojewodą lubelskim, z panami generałami, dowódcami 18 Dywizji Zmechanizowanej 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Symbolicznie zainaugurowaliśmy powrót Wojska Polskiego do Białej Podlaskiej. Po tych wielu latach, kiedy Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej nie było, Wojsko Polskie wróciło do Białej Podlaskiej, wróciło do tego regionu, do Polski Wschodniej. Powstają nowe jednostki Wojska Polskiego. Celem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby Polska była bezpieczna. Polska będzie bezpieczna, kiedy będą nowe jednostki wojskowe, kiedy wojsko będzie liczniejsze, kiedy wojsko będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt. Żeby wojsko było liczniejsze, właśnie temu tego rodzaju pikniki tu wśród wielu stoisk, które zostały wystawione przez różne oddziały Wojska Polskiego. Jest też stoisko w biura Zostań Rzeczypospolitej. Zachęcamy, żeby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. To naprawdę dobry wybór. To z jednej strony wielki zaszczyt, żeby służyć Polsce, ale to też warto podkreślić. To jest stały zawód, to są również, to jest godne uposażenia, więc są to wszystkie warunki do tego, żeby pełnić służbę w sposób odpowiedzialny, ale żeby pełnić tą służbę w poczuciu stabilizacji. Niezwykle istotne przecież dla każdego. Chciałbym też podziękować, widziałem, spotkałem się, rozmawiałem z młodymi ludźmi, z uczniami klas mundurowych. Bardzo dziękuję za ten wybór. Liczę, że coraz więcej będzie powstawało klas mundurowych. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Terespola, zacni goście, droga młodzieży. Tak, mieliśmy dzisiaj piknik wojskowy Zostań żołnierzem z udziałem pana ministra obrony, pana Mariusza Błaszczaka. Wielka ranga, frekwencja niesamowicie dopisała wojsko z 18 Dywizji Zmechanizowanej, z 1 Brygady Pancernej z Warszawy, dwóch generałów na czele z generałem Jarosławem Gromadzińskim, senator Grzegorz Bierecki, wojewoda Aleks Prawka i wielu innych znamienitych. Terespol dzisiaj to dobre miejsce do ataku defensywnego dla wrogów naszych. Wrogów Polska nie posiada i nie może posiadać, chyba że ktoś się czuje wrogo do Polski nastawiony, ale my nie. My jako Polacy, Słowianie jesteśmy przyjaźnie do wszystkich nastawieni, a te czołgi, te rosomaki to jak widać są przede wszystkim dla dzieci, dla facetów, ale nie tylko, bo widzę, że również i panie są niesamowicie zainteresowane. Za mundurem panny sznurem. No tak, tak się mówi, ale tego dzisiaj nie pytałem naszych zacnych mieszkańców i gości. Tak, fajna impreza, grochówkę można zjeść, kilka tysięcy porcji zostało przygotowanych. Myślę, że dzisiaj przez kilka godzin mieszkańcy Terespola się i goście się pobawią, za chwilę będą fajne kapele. Fajny moment, kiedy generał Gromadziński nawiązał do tego, przecież, że przecież w Terespolu mieszkał, pracował, niedaleko jest pochowany w Twierdzy Brzeskiej. Ktoś bardzo mocno związany z 18 Dywizją. Tak, tak, w Terespolu mieszkał Czech z powodzenia, z wyboru Polak, generał Franciszek Krajowski. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Mieszkał przez kilkanaście lat w Terespolu, nawet jeszcze jest działka. Niestety budynek się nie zachował. Dzięki inicjatywie mieszkańców naszej jest po pierwsze generała Franciszka Krajowskiego. I tak jak generał Jarosław Gromadziński powiedział, to jest miasto
dywizyjne miasto, a nam tylko idzie się cieszyć i już zaprosić na następną taką fajną imprezę z 18 dywizją. Będzie zlot artylerii czarnoprochowej z całego kraju 12 września na nowo otwartym terenie zrewitalizowanym za fundusze Urzędu Marszałkowskiego. Tu też niskie ukłony do marszałka, do wojewody. No cóż, cieszymy się, że naprawdę frekwencja dopisała i chyba o to chodzi. Dziękujemy wszystkim życzliwym dla miasta Terespol. Natomiast nawiązując do dnia dzisiejszego, to wielka radość dla województwa lubelskiego, że wojsko wróciło wcześniej, a teraz wraca do Białej Podlaskiej. Jest to wielkie, oczekiwany moment dla całej społeczności naszego województwa. Także panie generale, jako podporucznik w stanie spoczynku melduję, że społeczeństwo naszego województwa jest otwarte na przyjęcie żołnierzy z radością 18 Dywizji. Dziękujemy serdecznie za obecność. Ja powiem tylko w prostych żołnierskich słowach. Dziękuję. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Terespola za ten pomnik, który na upamiętnienie pierwszego dowódcy 18 Dywizji Piechoty, który był mieszkańcem Terespola, tu zmarł w 1934 roku i został pochowany na twierdzy Brześć. On był mieszkańcem waszym. I za to dziękuję wam serdecznie, że każdy widzi, że generał Krajowski jest tutaj upamiętniony jako mieszkaniec i my, 18 Dywizja, która jest spadkobiercą tych tradycji, będziemy zawsze drugi raz, a wrócimy we wrześniu również tak samo do was pięknie, bo chcemy być z wami. Dziękuję za to, że przyjęliście nas otwartymi sercami.